Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a teraz podsumujemy protesty rolników z moim Państwa gościem, Anna Gembicka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była minister rolnictwa. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam Pana redaktora, witam Państwa. I na początek naszej rozmowy wypowiedź pani Julity Olszewskiej, jednej z protestujących, która, jak się potem okazało, no, była dość mocno, wręcz brutalnie potraktowana przez wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Chcemy produkować, chcemy sprzedawać i chcemy wiedzieć, że nasze jedzenie jest chwalone, przynajmniej w naszym kraju. Panie Kołodziejczak, na czyich plecach pan tam doszedł? Na czyich plecach? A teraz siedzisz tam i co robisz? No właśnie, wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, jak się okazuje, żądał usunięcia tego filmu. No, wywołało to bardzo duży skandal. Pytanie do pani poseł, jak pani ocenia to, w jaki sposób wiceminister rolnictwa, odkrycie Donalda Tuska, zachował się w stosunku do protestujących rolników, w tym między innymi pani Julity Olszewskiej? Ja myślę przede wszystkim, że to odkrycie Donaldowi Tuskowi już niedługo wyjdzie bokiem, bo widzimy też ostatnio te materiały, o których chociażby pan redaktor pisał, te różne wątpliwości finansowe dotyczące finansowania Agrounii, dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Natomiast sama sytuacja jest absolutnie skandaliczna. Jak można w odpowiedzi na krytykę czyjąkolwiek, tak? Tutaj mamy jeszcze dodatkowo ten aspekt, że mamy kobietę, rolniczkę, do której przyjeżdża dwóch panów i każe usuwać filmik, każe się nie wypowiadać na temat pana Kołodziejczaka. No, sytuacja absolutnie nie do pomyślenia. Niestety wracają najgorsze praktyki z czasów Platformy Obywatelskiej, bo pamiętamy przecież, jak jeden z internautów ośmielił się krytykować prezydenta Komorowskiego. To też o 6 rano przyjechały do niego służby, został zatrzymany. Widzieliśmy też w ostatnich dniach, w piątek, że w stosunku do rolników protestujących pod Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim użyto gazu. Pamiętamy to, co Platforma robiła za swoich poprzednich rządów, kiedy strzelali do górników. No, niestety, okazuje się, że to wszystko znowu wraca. No właśnie, pytanie o te protesty, bo to jest, można powiedzieć, dopiero początek. W najbliższych tygodniach te protesty w dalszym ciągu mają trwać. No i pytanie, czy rząd Donalda Tuska sobie z nimi poradzi? Panie redaktorze, przede wszystkim bardzo ciekawy jest ten aspekt, że te protesty przecież głównie rozpoczęły się pod hasłem sprzeciwu wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Natomiast to, w jaki sposób rząd podchodzi do tych protestów, w jaki sposób podchodzi do protestujących, no coraz bardziej sprawia, że protestujący, że ten protest zaczyna się przekształcać w protest antyrządowy. I to jest na pewno dla Kołodziejczaka bardzo niewygodne, bo przecież on miał być tym gwarantem Donalda Tuska, że tylko on przecież miał protesty organizować. Zresztą widzieliśmy jego wypowiedź bodajże z czwartku, w której mówił, że za ten protest wzięli się amatorzy, ludzie, którzy nie umieją organizować protestów. No tak jakby to on miał monopol na protesty. No warto przypomnieć, że protesty rolnicze były w Polsce jeszcze na długo, zanim pan Kołodziejczak się pojawił i na pewno on monopolu na takie protesty. Ale panie poseł, a dlaczego te protesty, na tych protestach twarzą rządu był Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa? Co się stało z ministrem Siekierskim? Powiem szczerze, mnie trochę dziwi ta taktyka, bo minister Siekierski jest tak jakby z boku. My też w Sejmie, kiedy mamy dyskusję na temat rolnictwa, to nie minister Siekierski wychodzi na mównicę i odpowiada, tylko jest to zazwyczaj pan Kołodziejczak. Myślę, że on miał być takim, że tak powiem, koncesjonowanym organizatorem protestów. On miał być właśnie takim
no, takim podstawionym człowiekiem Platformy, który będzie do rolników jeździł, który będzie w jakiś sposób nimi sterował, po to, żeby oni zachowywali się tak, jak tego chce Tusk. No ale rolnicy są za mądrzy na to. Oni naprawdę już nie jeden protest organizowali i widzimy zresztą ich reakcję na to, kiedy Kołodziejczak pojawia się na tych protestach. On jest zakrzykiwany, on jest, no, mówiąc łagodnie, jest wypędzany z tych protestów, wypraszany. Rolnicy oczekują konkretnych działań, a nie mówienia o tym, że oj, wcześniej było źle i to wszystko jest wina PiS-u. Bo rolnicy wiedzą akurat bardzo dobrze, kto im pomagał, wiedzą, kto zamknął granicę z Ukrainą, nawet kosztem łamania prawa Unii Europejskiej. A to nie jest, pani poseł, trochę tak, że wysyłanie przez rząd Donalda Tuska wiceministra, no, jest swego rodzaju pokazaniem, jakie podejście ma rząd do rolników, że nawet konstytucyjny minister nie rozmawia z rolnikami? Oni na pewno próbują ten protest przemilczeć w jakiś sposób, obniżyć jego rangę, mimo tego, że jest to największy od 20 lat protest rolników. I tutaj to się wiąże też nieuchronnie ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Bo Europejska Partia Ludowa, która rządzi w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej od wielu, wielu lat, to oni są autorami, pomysłodawcami tych wszystkich rozwiązań Europejskiego Zielonego Ładu. I teraz nagle przed eurowyborami oni twierdzą, że będą bronić rolników, że się wycofają z tych wszystkich pomysłów. Przecież to jest, mówiąc kolokwialnie, bójda na resorach. I zaraz po eurowyborach oni wrócą do tych wszystkich bardzo negatywnych pomysłów. A teraz, no, ze względu właśnie na tą retorykę wyborczą, mówią o tym, że rzekomo chcą się wycofać na przykład z ograniczania środków ochrony roślin. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Bo w czasie kampanii PSL i później Platforma się do tego przyłączyła, zapowiadali ustawę kaucyjną, że wprowadzą kaucję, żeby właśnie to zboże wyjeżdżało z Polski, a tymczasem już teraz minister Krajewski mówi, że kaucje jednak nie są dobrym rozwiązaniem. Minister Siekierski mówi o tym, że jednak one są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Czyli co? Wygrali kampanię na kłamstwie, na okłamywaniu rolników, że wprowadzą ustawę kaucyjną, a zaraz po wyborach szybciutko się z niej wycofują. No i tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem była Anna Gembicka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była minister rolnictwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja również państwu dziękuję za cały niedzielny wieczór. Życzę spokojnej nocy, no i dobrego tygodnia, który już za kilka godzin się rozpocznie. Kłaniam się nisko.